Właśnie znajduję się w monastyrze Dawid Garecza, który został zbudowany przez mnichów około VI wieku naszej ery. Do dzisiaj mieszkają tutaj mnisi, kontemplując w spokoju. Niesamowite, co człowiek potrafi zrobić. To wszystko tutaj zostało wykute przez człowieka jakimiś prymitywnymi narzędziami. Mają nawet system zawadniający. Widać systemy, którymi spływa woda do specjalnych zbiorników. Zbiorniki wyglądają w ten sposób. Potem woda stąd jest przepływana do części mieszkalnych. Właśnie na granicy grudzińsko-azerbejdżańskiej i tak naprawdę to nie widzę w sumie żadnej granicy tutaj. Tak, uważam, że granice są głupie. W naturze granice nie występują. To jest nieśmiało. Właśnie wracam z Dawid Garecza. Byliśmy razem z rodziną Niemców. Jedzie się bardzo fajnie, kilka razy udało się pogalopować. To jest mega. A teraz poznajcie Olafa. Ja. To jest Olaf właśnie. Trochę chodzić nie chce. Przepraszam, więc przyspiesz trochę.